Siemanko byczki, z tej strony Lisek i lecimy z kolejnym odcinkiem PC-ta do chwały. Nie będę wam ściemniał, jest 4:48 i skończyłem niedawno Food Champions na Xboxie i nie mam totalnie ochoty grać jakiegokolwiek spotkania, mimo że, tak jak wspominałem, jeśli chodzi o FIFA ostatnimi czasy, naprawdę ta seria PC-ta do chwały jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, którą po prostu robię w tej gierce. I tyle, dlatego luźny odcinek podsumowujący moje Food Champions i na PC-cie i jakieś tam zagadnienia do was, bo zgodnie z waszymi komentarzami lecimy ze sprzedażą Quincy'ego Promesa. Wystawimy go sobie w tym momencie na rynek transferowy. Zobaczmy, podsumujmy jego dokonania w tym momencie. 209 spotkań, ale to nie u mnie. 86 spotkań u mnie, 102 bramki, 53 asysty, 3 żółte kartki. No świetna karta, powiem wam szczerze, świetna karta. Będzie mi go brakowało, chociaż powiem wam szczerze, że naprawdę porównując tą kartę z Ligi Europy do zwykłej karty złotej, no to powiem wam szczerze, czy ja wiem, czy jest jakaś taka większa różnica. Złota karta Promesa już jest fenomenalna. Dlatego chodźmy, porównajmy sobie cenę. 326, on spadł mocno. Chyba na odcinku sprawdzałem, to on kosztował coś koło 400 tysięcy, nie? Wiecie co? Jego jest bardzo mało w ogóle na rynku. 350 tysięcy, 330. Jego wystawię za 339 na 12 godzin. I fakty są takie, że teraz jest poniedziałek i w poniedziałek ta karta będzie prawdopodobnie najtańsza, albo nawet 349. I zobaczymy, wystawię go na jeden dzień. Niech będzie jeden dzionek, a nuż zejdzie w takiej cenie i wtedy sobie będziemy mogli pokminić coś lepszego. Myślę, że dzisiaj na strumyczku Facebook GG Lisek HD będziemy robić swapy. I mam nadzieję, że jutro pojawi się odcinek z ikoną na tym koncie, bo jeszcze tutaj nie dokończyliśmy swapów. No a to najwięcej czasu zajmie nam, nie ma co ukrywać, skład Battles, bo tutaj nie mam jeszcze niczego zagranego. Jeśli chodzi o Food Champions, to skończyliśmy na goldziku 3 i zrobiliśmy bilans 14-4 i dzisiaj miałem taki plan, dzisiaj w ogóle miałem taki dzień odpoczynkowy, pojechaliśmy sobie z dziewczyną do Zakopanego, wróciłem wieczorkiem i mówię sobie, odpalę, bo miałem bilans 9 chyba 3 i 27 zwycięstw cały czas daje top 100 Food Champions na PC-cie. Tak jest. No i mówię sobie, ok, jak wszystko wygramy, nie, czy miałem, przepraszam was, miałem 9-2, czyli mogłem jeden mecz przegrać. I mówię sobie, ok, jak wszystko się uda, byśmy zagrali, skupili się, to no, byłyby szanse nie przegrać jednego spotkania, czy tam przegrać jedno i z 27 zwycięstwami by szło spokojnie powalczyć sobie o te top 100, top 200. I kurczę pieczone, rozpocząłem pierwszy mecz i podczas wczytywania składu naszego oponenta w pierwszym meczu totalnie się za akcji i kliknąłem sobie na drugim monitorze, żeby tam muzykę zmienić, cokolwiek, nie pamiętam już. I tak dosłownie na ułamek sekundy kliknąłem i od razu się zorientowałem, że o, Lisek, mamy problemy. I kurde, wyrzuciłem mnie z serwerów. I już potem, Jezu, potem też przegrałem jakiś mecz i skończyłem na tym goldziku 3. A na Xboxie zrobiłem goldzika 1, przegraliśmy ostatnie spotkanie. Ogólnie na 8 porażek chyba 5 skończyłem. Dwa razy chyba miałem karne albo 3 i 3 razy chyba miałem dogrywkę. Łącznie 5 albo 6 extra times albo penalty kicks. Więc no jest ciekawie. Dajcie znać swoją drogą w komentarzu, czy was ta FIFA w jakiś sposób cieszy, jeśli chodzi o... Jak myślicie sobie, że w weekend na przykład chcecie grać Food Champions, planujecie grać Food Champions, to na samą myśl macie jakąś ekscytację i cieszycie się z tego powodu, czy raczej wiecie, że tam nie może nic dobrego się wydarzyć? Bo ja będę z wami szczery, mam momenty i tak naprawdę
za każdym razem, jak siadam do tej gierki, albo większość, jeśli chodzi o Food Champions i mam szansę na top 100, czy to na Xboxie, czy na PC-cie, to czuję jakąś taką ekscytację, czuję taką motywację, ale po dwóch, trzech, czterech spotkaniach, kiedy widzę, jak ta gierka chodzi, kiedy widzę, co się w niej dzieje, to po prostu mimo, że wygrywam, to automatycznie jakiś taki czuję zjazd mimo mojej pozytywnej energii i no widzę po prostu, co się dzieje w tej grze. Dajcie znać, czy wy macie podobnie. A drugi temat, który chciałem poruszyć tutaj, w tym odcinku, to temat tego typu, że bardzo wam się podoba ta seria PC-ta do chwały, co mi się też bardzo podoba. Jestem wam bardzo wdzięczny za to, że tak fajnie i tak ciepło ją przyjęliście. I tutaj na luziejku totalnie podchodzimy do tego i się wspólnie bawimy. I mam pomysł taki, żeby materiały z tej serii, czyli z PC-ta do chwały, pojawiał się codziennie o godzinie 12:00, niezależnie od tego, czy mamy coś ciekawego do zrobienia, czy nie, żeby po prostu to było takie daily, codziennie o 12:00, tylko i wyłącznie z PC-ta do chwały. Jakieś są SBC-ki, nie ma SBC-ków, to sobie pogram pierwszą ligę w Rivalsach, nie ma pierwszej ligi, nie chce mi się grać pierwszą ligę w Rivalsach, bo swoją drogą jeszcze chyba zrobimy pierwszą rangę, tak mi się wydaje, bo mamy 8 meczów, więc spokojnie. Nie chce mi się grać w pierwszą ligę, to se drafta zagram i tak dalej, żeby to był taki nasz główny content. A dodatkowo, jeśli mam content jakiś z Xboxa albo jakieś paczki od widzów, paczki wasze, to będzie to jako drugi film w ciągu tego jednego dnia. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo YouTube bardzo mocno się zmienia. Widzę, że nie tylko paczki na moich kontach się oglądają i raczej chcecie też oglądać jakieś wyjątkowe odcinki z paczek u widzów, dlatego też za niedługo pojawi się pack opening z 30, 40, 50 ikonami na kontach widzów. I dajcie znać, co o tym sądzicie, czy takie coś, takie połączenie będzie w porządku. Dla mnie to roboty będzie więcej, ale no tak jak mówię, dla mnie ważne jest to, żebyśmy wszyscy, i ja, i wy, moi widzowie, fajnie się na tym kanale bawili i fajnie wspólnie go rozwijali. Dlatego też taki szczery odcinek, że no nie mam, po prostu nie mam ochoty. Mógłbym zagrać teraz w Champions 2, 3, 4, 5 meczów, ale jest 5 rano, chcę się wyspać. Nie mam po prostu ochoty grać w tą grę w tym momencie. I kolejny temat, ostatni w sumie. Jak sprzedamy tego Promesa, powiedzmy za 350 tysięcy, no to będziemy mieć prawie 500 000. Dodatkowo ikona, która no nie wiadomo co trafimy. Będziemy mieć 500 000, no to dajcie znać, co byście widzieli w tym klubie, co byście widzieli, żebyśmy kupili do tego zespołu, bo ja nie mam pomysłu, naprawdę, zamknęliśmy się w tej lidze holenderskiej, zamknęliśmy się w jakiś sposób w lidze, w Bundeslidze, no i to są problemy Neymana, tak, tutaj absolutnie jesteśmy zamknięci, Bundesliga nie ma jakichś ciekawych kart, no Liga Holenderska to wszystkie ciekawe karty, które mamy, to już zdobyliśmy, no i tak to się prezentuje. A za 500 000 też żadnej ikony nie kupimy, no chyba, że tutaj pójdziemy w tą lewą stronę z jakąś inną ligą, nie wiem, może Neymar i coś innego, mam nadzieję, że coś ciekawego trafimy z tej ikony. Moi drodzy, taki krótki odcinek informacyjny. Wpadnijcie dzisiaj na strumyczka Facebook GG Lisek HD, gdzie będziemy walczyć o tą ikonkę i może ją sobie dzisiaj jeszcze otworzymy, a jutro się pojawi na YouTubku. Dajcie proszę znać w komentarzach na te pytanka, co wam zadałem. I tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Chwalcie się też, jak wam poszło Food Champions. Ja się pochwaliłem, więc wy też dajcie znaka, nawet jak poszło wam fatalnie. Tak jak mi, bo Gold 1 na Xboxie z Ronaldo Nazario i z Patrykiem Vieirą. No to chyba nie jest najlepszy wynik. Dawajcie znaka, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, siemano.